Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Widzę, że znalazłam sobie super miejsce na to, żebyście stali, a ja, żebym mogła sobie pogadać i żeby mi się ręka nie męczyła. Patrzę w bok, bo nagrywam tą lustrzanką cały czas ciężką. Tak, ty też będziesz na vlogu. A ten aparat, który mi się popsuł, miał w górze to okienko z podglądem, czy tak z przyzwyczajenia w podgląd. Nie czesałam się jeszcze dzisiaj, ale już się trochę umalowałam, bo lecimy do Sinsay zobaczyć, czy jest ten sweterek Grinch'a. Ja chciałam do Pepco zobaczyć, czy jest wieniec ten lekki, taki ze światełkami. Ciągle. Jak nie, to będę kowołowała. Sorry za głos, ale w sumie dopiero wstałam, tak jeszcze po omacku. To jak ja się maluję, to jest dwa pacnięcia. Jeszcze powinnam sobie zasłonić szyby. Mogłabym. Mogłabym. Tu macie widok na mojego... Na moje jednorożce. Jednorożec. Wiatrak. Jak jest ciepło. Wszystkie możliwe żadanice. Sprawy ołtarzowe. Świeca. Musi być. Sprawy piórne. Tu są pióra wszelakie, a tu są klątwy i uroki. Znaczy zeszyt, który, no, trochę świeczek zapasu, a zeszyt, który zazwyczaj wpisuje wasze rytuały, które dla was robię. Także tak to wygląda z tej perspektywy mało światełkowej. No i chciałam jeszcze wpaść do Actiona, zobaczyć, czy właśnie są jeszcze po 17 zł łańcuchy świetlne, bo przydałby się. Tak na zimę, nie? Czemu nie? Jezus, powinnam się uczesać. A czy wiecie, czemu się nie czeszę? Bo i tak będę miała czapkę. Jak wczoraj zrobiłam kokę do spania, tak wstałam i poszłam. No chodź, Kitek, chodź. Chodź. Bo się będziesz dobijała z każdej strony możliwej. Już wy podrapiesz, a tak to się chociaż ciociom i wujkom popokazujesz, jaka jesteś piękna, śliczna gwiazda YouTube'a. Gwiazda piękna, śliczna YouTube'a jesteś. Ona naprawdę słyszy, że jak gadam, to od razu interakcja kocia. No. Interakcja kocia. I love you. Kto by mnie tak buziaczkował? Kto? No. Widzicie, jak to wygląda z samego rana. Cześć, przychodzę do was z szybkim haulem dzisiaj, bo byłyśmy w różnych miejscach, Sinsay, Pepco i Action. I są rzeczy i prezentowe, i nieprezentowe. Słuchajcie, przede wszystkim onesie. Taki ładny dla małolaty. Dorota wybierała. Podobno ma być dobry. Kotek. Kotek się odsunie. O. O. To jest właśnie kotek. Także onesie. Potem to będziemy wszystko ten. Kupiłyśmy bluzy. To jest Doroty. Aha, znaczy chyba są akurat jednakowe. Pominąwszy, proszę, pod spodem wychyla moja i przede wszystkim tu jest co? Merry Christmas! Ja szukałam w Pepco wieńca, znalazłam bluzę, ale wieniec znalazłam w Action. To był cel wyprawy. Lekki wieniec na drzwi, bo tam Azalisz musi zawisnąć, jakkolwiek to nie zabrzmi. Dokupiłam jeszcze LED-owych światełek, bo one robią piękną robotę. A trochę mi brakuje, nie wiem, czy jeszcze jednego nie potrzebuję, ale to już tak. No i ta bluza. Super będzie bluza. Przepraszam, kawa jest robiona. Piżamka pepkowa, słuchajcie, w misie świąteczne nastrój będzie, tak, że zwyczajna. Spodnie do tego i... Ekspres chce zaistnieć we vlogu, widzę. Ekspres niech istnieje. No, co tam? Mielimy, mielimy. Ja będę po prostu głośniejsza niż Ekspres. Nie, nie. Bo mi się dwa razy wyłączył, nie wiem dlaczego, wiesz? W Sinsay'u piękne, mi się tak podobają, te męskie czapki, że to po prostu rewelacja. On taka norweska kraina śniegu. Rewelacja. Rękawiczki do tego, też ładne, w te takie właśnie gwiazdy norweskie, super. No i są Grinch'e, dużo Grinch'ów jest.
dużo grinżów. Dorota sobie wygrinżowała różne rzeczy. No i no ten to jest po prostu klękajcie narody. I wiecie co, jeszcze gdzieś nie wyciągnęłam dwóch rzeczy. Aha, bo jeszcze w Rossmanie po 3 zł były te renifery. I one bardzo pasują do mojej koncepcji aktualnie choinki. Nie mogłam sobie odmówić. I słuchajcie, nie mogłam sobie odmówić maseczek, to nie. Na podróż. Grinżowych tych. No patrzcie. I one są jak kroksy. Po prostu rewelka. Męski dział, chciałam powiedzieć. Jak zwykle mężczyźni mają fajniejsze rzeczy. Ale to jest po prostu coś pięknego. No i cudowne. Zaniosę je na górę zaraz. Poduszki dwie. Słuchajcie, dwie poduszki. Bo ja cały czas w kroksach. A w ogóle w dresach. W ogóle to dobrze się zdążyłam umalować przez ten bieg. Ale są piękne w Sinseju te poduchy. Zobaczcie. A my musimy w ogóle kupić wkłady, bo mamy jeszcze te świąteczne poduchy. Nie mamy wkładów. Ale te majstersztyk. Drama mama cudowności. No i dziewczynki. Także taki szybki haul z siaty. Muszę to poukładać, muszę coś zjeść. No i jeszcze wam nie pokazałam świątecznych talerzyków. Dwa nakawki świąteczne. Będę. Panowania nad wszechświatem. Czekam na wasze telefony, oglądam vlogi, drukuję zdjęcia, żeby je wkleić do mojego bullet journala i mam jabłka na przegryzkę. Proszę bardzo, kot śpi, oczywiście na najwygodniejszym miejscu, a ja tu karcioszki i robótki ręczne. Przymierzyłam bluzę do dresu. Fajna, ale najbardziej przymierzyłam grinja. Fajowe wszystko. Za duże, nie? Bo to męskie, ale fajowe. Pokażę wam. Tylko wstanę. Tak wam pokażę. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Bluza, dres, grinch, świąteczny klimat. Świąteczny aspekt, happy birthday, happy jule i grinch. I... Tak, ty też jesteś piękna, no przecież kot, o widzicie. Także bluza fajna, nie ma kieszeni, to jest ból, ale nie wiem, coś zrobiłam z włosami, sterczą na każdą stronę, ale to nic. I tak jestem w trakcie telefonów, więc do roboty, wiśnia. Hello, hello w tak zwanym międzyczasie. O nie, mam słuchawkę. Czekam na wasze telefony, ale mam tak 15 minut. Słuchajcie, zupę w międzyczasie gotuję. Barszcz ukraiński będzie na obiad na 2 dni. A ja już się pychci, tylko nie mogę doprawić, bo coś mi nie idzie. Smakowo, ale może dlatego, że warzywa muszą jeszcze oddać swój smaczek. Także będzie barszcz. Świąteczny. O, proszę bardzo, nie patrzcie, zachlapane aktualnie, bo to było czyste, ale już się na dwóch tych wege. Dobra. Ciut. Tak. O, proszę bardzo, wege, barszczyk, same warzywka. No, musi przesiąknąć jedzeniem. Jeszcze kartofli do strugałam ziemniaków, zwanych ziemniakami. Pyrami bądź. Myślę, że będzie pyszny, ostatnio wyszedł. Jak się troszkę ubarwi, to go dociamkam i zobaczymy, co dodać.
płaszczu ukraińskiego. Na zachętę. Zrobione w międzyczasie. W międzyczasie, międzyczasu zrobione po prostu jest. Mnie mi smacznego. No słuchajcie, moi kochani, barszcz na stole. Pyszny, bo już próbowałam. Nie jest nawet ostry, co u mnie jest rzadkością. No trochę jest, dobra. Ale nie aż bardzo, że bardzo. Płota. Polecam mieszankę warzyw do barszczu. Doprawić do smaku. Międzyczas wykorzystany. Fajnie się aparat odbija w misce. Znaczy czysta, wypolerowana. Dobrze jest. Smacznego! I moi kochani, słuchajcie. Nowe światełka zostały zamontowane. Są. W tym momencie oczywiście, że jest zawalone, ale to tylko na miesiąc. Zagracone, zabublone i inne różne za. Ale są świnta. Tak będzie. Na szczęście mój dom, moje zasady. No. Jak to szłam ze światełkami, niosąc je w ręku. Tamte były za słabe, bo były na baterie, nie? A ja mówię, bo ja sobie robię tak czas, lubię sobie tak czasem pierdolnąć światłem. I magicznie, i niemagicznie. Także pięknie. Nie wiem, czy się wyostrzy, są właśnie te światełka takie, no wiecie jakie, na baterie, na kuchennym parapecie, ale swój urok będą miały.